Witam serdecznie, z tej strony Patryk, zapraszam na kolejny odcinek z gry Stoneheart. Moi drodzy, moi kochani, kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, no bo cóż innego można tutaj robić, jak nie kontynuować. Trochę masło myślane, ale z tą kontynuacją to czasami tak bywa, że czasami człowiek się zdąży cofnąć w rozwoju, zanim w ogóle cokolwiek zrobi. Skrzynki. Skrzynek nie chcę. O właśnie, mamy te płotki do ustawienia. I tak dalej, sadzonków ci sprzedam, bo sadzonki to są mi absolutnie zbędne. Szczerze mówiąc, to ta futra to chyba też. Futerko z lisa sobie zostawimy, a resztę posprzedajemy. Zawsze to trochę pieniążka więcej. Moi drodzy, moi kochani, kończą mi tutaj moje hertlingi budowę kuchni. Co jest właściwie dobre, tylko tutaj widzę, że tutaj krzywo troszeczkę postawiłem. Sobie to zrobimy na zasadzie undeploy. Bo jak będzie tutaj undeploy, to będzie dużo lepiej. Pisaliście mi w komentarzach, żebym zaczął produkcję chleba i taką na skalę, powiedzmy, przemysłową. Także zrobimy sobie maintain, nie wiem, 30 chlebów. Brzmi jak plan. Żeby zmaintainować 30 chlebów. Te jajka i tak dalej to też niech sobie tworzy. A przy okazji widzę, że już mi zdążyli ściągnąć tutaj ten oven, także sobie go postawimy tym razem prosto. I to jest tak, te trzy skrzynki tutaj to są na składniki do gotowania i jedzenie dla zwierzątek, a te tutaj trzy są na surowe składniki. Raw foods. No i tutaj mamy ten aneks kuchenny. No i stąd sobie potem już będziemy mieli wyprowadzenie dalej. Tą drogę. O nie, bo ta droga się połączyła. Nie wiem dlaczego się połączyła z tym domem. Także budując drogę trzeba byłoby zbudować i dom, ale z tym musimy sobie poczekać, bo ja bym chciał, żeby mi najpierw zbudowali ten mur do końca. Poza tym to jest kolejny mur już w budowie. Tu jest kolejny już zaplanowany. I tutaj też jest kolejny zaplanowany, ale tutaj na razie się wstrzymuję ze wszelką budową. No bo tutaj wszelkie zło i w ogóle... W ogóle muszę się przyznać, że nagrywam ten odcinek drugi raz. Nagrywam ten odcinek drugi raz z tego względu, że za pierwszym razem zbagatelizowałem to, że te mury nie są dokończone i że z dwóch stron są porusztowania. Czyli wszelkie zło, jakie się tylko zespawnuje, to od razu brnie tutaj na te drzwi tutaj. No i chcąc nie chcąc trzeba się bronić. I to jest tak, że... O właśnie, cmentarz, dzień dobry. No i właśnie, teraz się boję na przykład wypuszczać ludzi. Boję się wypuszczać ludzi na ten cmentarz, bo... Zdaję sobie sprawę, że coś się może zespawnić z drugiej strony, tak jak to miało miejsce w tym odcinku, którego nie zobaczycie. No i stanie się wielkie zło i nieszczęście tutaj. No, o co to tutaj? Kochasz się z króliczkiem, to dobrze. No, to źle brzmi, ale to dobrze. Z naturą trzeba się jednać. I tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą widzę, że tutaj nie mam... Właśnie tutaj zauważyłem, że nie mam tutaj ścieżki. Proszę mi tutaj zbudować. Jest Star Building. Taki mały chodniczek, a jednak ważny. Jak tam, pobudowali mi tutaj jeszcze? Nie, jeszcze mi nie pobudowali, bo potrzebujecie okien i tym podobnych rzeczy. Czy mam nadzieję, że ty, tak, ty jesteś w trakcie kraftowania. Masz tutaj drewno i masz tutaj drewno i tutaj drewno. Ja nie wiem dlaczego ty gdzieś biegasz po drugiej stronie. Scout gong. Ten gong, przyznam szczerze, że postawiłem ostatnio gong, co się skończyło bardzo źle, także ten gong, czyli fabularna tutaj część, to sobie ją zostawimy, tego gonga całego na później, bo to jest raczej mało wskazane, żeby teraz już od razu z tego skorzystać. Widzę, że tutaj są całkiem ciekawe, ładne rzeczy. O, tutaj mogę ten undeploy, tą skrzyneczkę. Tak patrzę, co tutaj te skrzyneczki puste mogę ściągać, żeby mi tutaj kładli już w tym magazynie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to byłoby całkiem, że spoko rzecz. A propos tutaj spoko rzeczy, to mamy coś takiego jak płotki. Raz, dwa, trzy i tu mi się skończyły te ładne. Teraz weźmy te najładniejsze. Gdzieś tutaj, żeby przechodząc, żeby mieli tutaj świadomość, że mają pięknie i ładnie. Tu sobie odwrócimy i też będzie dobrze. Proszę bardzo. Te na dole postawiam, te u góry prawdopodobnie nie postawią bez mojej pomocy, także profilaktycznie mogę im tutaj postawić... O, tutaj postawili, ale te dwie mogą już nie postawić. Mogą sobie nie poradzić z tymi dwoma. Dobra, niech tutaj budują. Niech stawiają. Tutaj przyznam szczerze, że tutaj mam plan zbudowania domek dla masona, ale to jeszcze przyjdzie na to czas. Albo z tej strony może tutaj ten domek dla masona postawię.
Bo mam bardzo fajny pomysł. Tak mi się zdaje, że mam fajny pomysł. Co prawda już go zaprojektowałem i chciałem zbudować, ale zbudował się bez ścian i w ogóle się projekt zepsuł. No ale to w poprzednim tym. Kolejny raz nawiązuję do poprzedniego odcinka. Może nie powinienem. Jak tam tutaj? No tak bez drzwi tutaj? Bez latarni dodatkowych? Jak to tak? W ogóle to ja chyba tutaj nie postawiłem żadnej latarni w środku. Co też może być raczej... Raczej może nie do końca dobre. Dlatego pozwolę sobie tutaj na skraftowanie jeszcze... Może ze dwie, jedna latarnia. Wooden wall mounted latarn. Bardzo mi proszę tutaj to skraftować na pierwszym miejscu. Bo ja bym bardzo chciał tutaj postawić w środku jeszcze jedną latarnię, ale za bardzo nie mam... Za bardzo nie mam jak jej postawić, bo tutaj za bardzo nie mam co i gdzie. Czy ja mogę tutaj przesunąć ten? Mogę przesunąć, dobrze. Chciałem co prawda mi tu go tutaj w środku, ale widzę, że to się chyba nie uda. Jakbym wziął tutaj sobie ten, zcheatował troszeczkę i napisał sobie IB, to by tutaj postawili ten i dobrze. I to by też wszystko. Bo to szczerze mówiąc, to chyba by mi już nie zbudowali. Destroy tą drabinkę tutaj, bo ta drabinka jest absolutnie zbędna. I tutaj jest kolejna drabinka. I tu trzeba zrobić dokładnie to samo. No i mamy pięknie, ładnie zbudowany tutaj ten, tylko... Oj, ojejku, ojejku, ojej, tu nie to, nie to, nie to, nie to. Z czegoś tutaj trzeba się pozbyć. Bo niestety takie są plany. No i teraz jest ten problem, że ja mam teraz dwa sztandary. Camp stand. A nie, ten mi zniknął, dobrze. Czyli może być tylko jeden camp stand na mapę, to dobrze. Że nie można tak cheatować. W każdym razie, jeżeli cokolwiek by się stało, to oni się skryją tutaj w środku. Co prawda tu są drewniane drzwi, więc... Może to nie jest jakoś tak super dobrze. No ale tutaj w środku to zawsze jakieś tam zabezpieczenie. Widzę, że ktoś sobie tutaj ciapnął. Na ołtarzu przed wielkim królikiem. Może i dobrze. Jak tam tutaj sprawy się mają z budownictwem? Sprawy się nie mają, z tego co widzę. A czy ja już mam ten? Nie mam, krejta. Ja nie chcę krejta. Ja bym chciał tą latarnię. Swoją drogą... Te toniki można byłoby gdzieś poustawiać, tak prawdę mówiąc. Toniki? Halo? Energy tonik. Proszę mi te toniki tutaj poustawiać, bo ja z nich mogę skorzystać. Ja z nich mogę skorzystać, a właściwie w ogóle z nich nie korzystam po prostu. Nie wiem czemu. W sumie właśnie, herbalist. Panie herbaliście. Panie herbalist. Proszę mi tutaj skraftować. Ale wy drogie tutaj jesteście. Strange. To od siły by pasowało sobie stworzyć może z 5. Spójrzmy każdego po 5 sztuk. Nie wiem po co miałbym tak po co miałby to być potrzebne. No ale gdzieś kiedyś w przyszłości, kto wie, może się nada. Może się nada. Dobra, swoją drogą właśnie, bo zapomniałem, Blacksmith level 6, moi drodzy, level 6 największy, możemy tworzyć złoto. 185 tutaj kawałków złota, to myślę, że jakbym tutaj mu wstuknął ze 100. To tak na końcu właśnie, żeby ten... W ogóle ja tutaj nie mam stali, a stali nie mam, bo nie mam żelaza. A żelazo? Tak jak patrzę, no tutaj nie ma jedzenia, to standard. Tutaj mam jakieś żelazo, tak. Tutaj mam żelazo. Pytanie tylko, czy ja chcę tam się wybywać. Jeżeli już to przez te mury by sobie szli. By się gdzieś tutaj wkopali. By się tutaj wykopali. Myślę, że to nie byłoby koniec końców złe. Się tutaj wkopać. I koniec końców nie byłoby złe się tutaj wkopać. Zobaczymy jak tutaj ta ruda... Żelazna tam ten przebiega. A propos rudy, to ja mam tutaj całkiem sporo węgla. Absolutnie nie wiem po co mi tyle tego węgla, ale dobrze, że jest. No i tutaj mam też sporo złota. I to złoto też by pasowało wykopać, chociaż tego złota to może i za dużo jest. Szkoda, że ja tego żelaza gdzieś tutaj nie mam. A może jest, tylko że za tym drzewem na przykład mogę zrobić rentgen, wlecieć tam do środka.
Nie bardzo, nie widzę przez tekstury. No szkoda. No nie mam żelaza. Może tutaj w tym piachu też się czasem zdarza. Też się czasem zdarza, że tutaj w tym piachu jest jakaś ruda. Tutaj jest żelazo. Dużo żelaza. Tutaj jest też dużo żelaza. Tutaj na tym. No ale to jest daleko, to jest daleko. To trzeba byłoby specjalnie gdzieś tam się gramolić, żeby to ogarnąć. Jak tam tutaj w ogóle ten mój... Drzwi, no właśnie. Drzwi teraz robisz i ten... Mało jest jeden jeden carpenter to jest mało z tego co widzę. Dobrze byłoby patrzeć sobie ich więcej. I to jest tak, czy ktoś tutaj buduje te mury tak w ogóle, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jak oni będą mnie atakować, a będą mnie atakować, wydaje mi się, że już lada chwila, lada moment, to byłoby raczej niedobrze, żeby się nagle okazało, że oni sobie po prostu przez te mury przejdą jakby nigdy nic. O cóż to? Przyjechał gość z drzwiami i zepsuł mi tutaj. Cóż to jest? Potter? Mason? Cook? Ale ja to wszystko jestem... Co to ma być? Engine error. Error. Nie interesują mnie engine errory. Do widzenia. Czy coś się mogę sprzedać? Watermelon basket. No chyba ten kupiec nie jest za do... Znaczy... Gra mi podpowiada, że ten kupiec może mnie oszukać, także z tego kupca rezygnujemy. Zawsze można sobie nacisnąć F5, żeby sobie odświeżyć tutaj interfejs i tak dalej. No i mam nadzieję, że już tutaj F5 jeszcze raz nacisnę. I dalej jest ten sam problem. Dobra, to może jednak nie szalejmy tak z tym. Tutaj moja gromadka się już praktycznie uleczona jest, to dobrze. Wy tutaj macie tę lepszą zbroję. A tą lepszą zbroję to ja jestem w stanie tutaj skraftować sobie, no, znaczy byłbym w stanie. Gdybym tylko miał jeszcze materiały. Czy ja tutaj mam 4 stali? Tak. A czy to wszystko wymaga stali? Tak. Wymaga stali, widzę, że tutaj też wymaga też i tego. Srebra, także może to srebro też gdzieś tutaj bym wcisnął. Zaraz za tą stalą. Srebro łatwiejsze w obsłudze. Noż kurde, co to ma być? Ja się pytam. Save, new save. Load game. Zobaczymy, może to pomoże. Zwykle coś takiego pomaga. Jeżeli to nie pomaga, to trzeba zresetować grę całkiem. Irytujące są te gry czasami, naprawdę. Ja rozumiem, że to jest alfa, ale kurczę. Właśnie, ciekawe, kiedy... Z tego, co patrzyłem, to pełna wersja gry... No wydaje mi się, że jeszcze kilka tych poziomów, ale znaczy poziomów, kilka wersji, ale jak jest na przykład wersja 23 w tej chwili, to ja tak strzelam w okolice, powiedzmy w okolicach 30. W okolicach alfy 30. Można byłoby liczyć już na pełną wersję, ale to jest taki strzał z tego, co tam patrzyłem. Bo na stronie głównej można zobaczyć, jaki tam jest postęp do tworzenia całej gry. Co tam sobie twórcy wymyślili i tak dalej. Także jak coś, to na stronie gry wszystko może być napisane. Czy teraz będą błędy? Teraz nie ma żadnych błędów na start. To dobrze wróży. Szkoda, że tutaj te mury, bo 3 mury naraz mi budują. Mam mało budowlańców. A jakbym was tutaj jeszcze do budowy zaciągnął, co? Czemu ty masz idle? Tutaj idle. Co znaczy idle? Co znaczy idle? Tyle do budowania, a wy idle? Co to ma być? Chyba, że nie macie kamienia. Chyba, że nie macie kamienia. Ale no to macie zaznaczone, trzeba kopać, jak nie macie kamienia. Tu wykopiemy i tu wykopiemy. Prawdę mówiąc, tu możemy się tak na przestrzał wykopać. Nie wiem, jak daleko, ale... Coś takiego można zrobić. Coś takiego można zrobić. Tu będziemy się kopać w ścianie. Proszę bardzo. Korytarze donikąd, byleby tylko zmieć surowiec. Proszę bardzo. Teraz już kamienia braknąć nie może. Chociaż widzę, że faktycznie może tego kamienia brakuje. A nie, no tutaj ma dużo kamienia. Tu jeszcze jest sporo kamienia. Jeszcze by wytrzymali jakiś tam czas. Swoją drogą, te drabinki można byłoby ściągnąć.
Właśnie, a propos ściągania. Wydaje mi się, że to już będzie niepotrzebne. Czy jest na to jakiś skrót klawiszowy? Co to jest za klawisz? Strzałka tu? Nie. Co to jest za klawisz? Y, U chyba. Tak, o Jezus Maria, to jest U. Niepodobne do U w ogóle. Dobrze, ale no... Fajnie, że sobie ten, ale może by tak chsio? No właśnie. Te skrzyneczki są pełne, także ich nie można tutaj zandeployować, co najwyżej przenieść. No ale to jest kwestia czasu, kiedy one się opróżnią tutaj, bo już im tutaj wydałem polecenie, żeby nic nie magazynowali w tych skrzynkach. To jest kwestia czasu, kiedy to przeniosą po prostu. Może jakieś zagrożenie w okolicy? Kurczę, zdążyłbym ten cmentarz tutaj i ten, i tego tutaj... O, Varanus! Jak dawno Varanusów nie było. 1500 hapsów. Jak dawno nie było Varanusów. Naprawdę dawno. No, Varanusy to nie są aż tak złe stworzenia. Już bym dawno tutaj to wszystko wyczyścił, ale boję się normalnie ruszać z miejsca tą moją eskapadą całą. Bo to się może bardzo źle skończyć dla mnie. Czemu nikt nie buduje tego? Ja wiem, że to jest daleko i że trzeba się nachodzić. No ale halo. To jest bezpieczeństwo naszej wioski tutaj, naszego miasta. Nie można zapominać, że tutaj jesteśmy miastowymi ludźmi już. Którzy nie potrafią drewna zebrać. Z tej części, bo tutaj nie jestem w stanie... Kurczę, gdyby nie to drewno, to już by tutaj te wszystkie domy powstawały. Tylko ten narożny tutaj, ta tawerna... Kurczę, ona nie ma schodów w środku w sobie. Ona nie ma schodów, bo tutaj jest akurat kawałek drewna, który wszystko blokuje. No dokładnie te dwa kawałki tutaj. Te dwa kawałki blokują mi tutaj wszystko. Edyt. Bardzo proszę mi tutaj... Bo widać tutaj, może mi się uda ten... Już ostatnio chyba się starałem tutaj. Widać, że tutaj te dwa kawałki blokują. Nie mogę, muszę czekać, no muszę czekać. A czekam już wystarczająco długo, czemu nikt tego nie buduje tutaj? O! Ruszu się, kim ty jesteś, kolego? Pokaż się. Pokaż się, Pontor Quest. Pontor Quest, dziękuję bardzo, że się zajął pan tutaj budową. Niestety, ale najbliższe odcinki chyba tak będą wyglądać z tego Stoneheart'a mojego nieszczęsnego. To tak jakoś po prostu wyszło, że... No dobra, żeby nie było zbyt nudno. Chociaż szczerze mówiąc... Save... New save... Dobrze zapisywać sobie przed takimi akcjami. Dobrze sobie zapisywać, bo to różne rzeczy potem wychodzą z tego. A może nie tak najpierw, tylko to jest tak. Czwórka to są rycerze, a trójka to są łucznicy. Także i sobie tutaj wyślemy. Na razie niech się zbiorą. Daily update. Wow! Wow! W końcu Juffa Wester, Juffa Jaffa powinno być raczej. Juffa, witam. Juffa, kim ty jesteś? 1-6-5, idealna osoba na... Jakieś bitki, chociaż mind? Nie no, wcale nie musi być mądra. Bardzo dobrze, że mamy kolejnego Hertlinga. Bardzo mnie to odpowiada. Kolejny, 24. Hertling na naszej załodze. W naszej tutaj, w naszej mieścińce. Dobra, widzę, że to już ekipa się zbiera. To myślę, że najwyższy czas i pora jest wysłać tutaj ekipę na sprzątanie. Bardzo proszę tutaj posprzątać. I kiedy wy tutaj pójdziecie przodem, to zaraz za wami poleci tutaj eskapada. Tutaj cała ferajna na... Z łucznikami. Bardzo proszę tutaj, bardzo proszę. Cook level 2, Elliot. Edwin Elliot, Cook level 2. O, widzę, że tutaj skończyli też budowę. Jak to tutaj się odbywa? Widzę, że nawet całkiem ładnie. Jednak tworzenie tych chlebów coś dało. Jednak trzeba podziękować tutaj widzom, przepraszam, nie pamiętam. An enemy! Trzeba podziękować widzom za ten... Za podpowiedź, że właśnie... Że da się tymi chlebami tutaj jakoś stworzyć potęgę gospodarczo-kulinarną. Para pa, para pa, pa. Para pa, para pa, pa.
Proszę tego tutaj dużego atakować. Proszę tego dużego atakować, bo ten duży to jest tutaj najbardziej problematyczny. On ma najwięcej tutaj hapsów. Card rolls. O, mamy ładne jedzonko, ale my tutaj właściwie piórka bym sobie kupił, bo piórka są potrzebne do strzału. Pierze jest potrzebne do strzału, dlatego ja bym sobie piórka wziął, ale na przykład takie te i takie te to bym sobie posprzedawał, bo i po co. A tutaj raczej już nie mam co sprzedawać. Dywany mogę sprzedać, ale dywany mogą mi się przydać. Pa-para-pa-para-pa-pam. Proszę tutaj teraz atakować pana. Tutaj ferajna numer 1. Mam nadzieję, że wydałem. Tak, wydałem rozkaz. Pana Zbyszka tutaj sobie zaatakujemy. Szkoda, że pan Zbyszek się zmienił w pana drzewca. No ale no cóż. Możesz w dzisiejszym czasie, w XXI wieku możesz być kim chcesz. To, że pan Zbyszek zdecydował się być drzewem, no to to już jest jego kwestia. No i jeszcze tutaj został ten cmentarz nieszczęsny. Jak już lecimy, jak już lecieć, to lecieć normalnie. Do końca. Do końca. Mam nadzieję, że się tutaj nic nie zaplanowało w międzyczasie. Byłoby przykro, gdyby nagle coś się tutaj pojawiło. Ale widzę, że jest spokój. Jest cisza i spokój. Widzę, że to jakieś drewno jeszcze jest do ukradnięcia. Para pa, para pa, para pa. Muzyczka wesoła, ale sobie leci. Nie wiem, czy taka wesoła. Wow! Wow! No jak tam tutaj ten? W ogóle co dałem tę oparę? Co robię? Co robię tę oparę? Infected. Natural health recover via willpower. Prevents, czyli zapobiega. Czyli zapobiega leczeniu siłą woli. Czy to jest dobre? Nie wiem. Dobrze, Shift L. Lutujemy co się da i gdzie się da. Ale widzę, że tutaj już wszystko jest automatycznie lutowane. Zresztą takie też są opcje. Ale od czasu do czasu warto też sobie zaznaczyć. No i moja ferajna teraz zrób ta co chce. Ta mam nadzieję, że... Full plate mail. Full plate mail. Czy full plate mail to jest ten najwyższy poziom? Proszę mi się tutaj pokazać. Co ja tutaj chcę stworzyć? Silver mail. No to nie jest najwyższy poziom, ale dobrze, że jest w ogóle. Te łóżka w sumie, ale czy ja chcę te łóżka tutaj ściągać? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie bardzo. Jeszcze jagódki tu są do pozbierania. Któraś może z tych skrzynek się opróżniła? Jest, była tutaj U, klawisz, a nie I, tylko U. Klawisz I to jest od... A właściwie jaki mamy tutaj przegląd? Siedmiu jakiś tam... Siedmiu wojskowych, dziewięciu crafterów, ośmiu robotników. Czy ja mam ośmiu robotników, naprawdę? Dwa, cztery, sześciu jest. To kogo tam jako jeszcze ten? Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy się tutaj zadziały. Ale się ferajna tutaj rzuciła do budowy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, niech budują. Sobie ładnie, pięknie tutaj wszystko postawią. No i miejmy nadzieję, że ten mur będzie tutaj skończony. Jak ten mur będzie skończony, to tutaj jeszcze dwa kawałki czekają do budowy. Ten mur właściwie mogliby skończyć, bo tutaj zostało tylko do góry, ten górę ustawienie. No właśnie, a zajmują się pierdołami tutaj. O, macie tutaj jagódki. Po drodze, wiecie co, zbierzcie sobie te jagódki, bo one tutaj widzę, że wam się nie chwapi, żeby gdzieś tam iść sobie zjeść normalnego chlebka, czy jakiegoś tam, nie wiem, jajka. Tylko wy biegniecie tutaj jakoś ten po jagódki. Wy pewnie zabraliście stąd jagódki i poszliście sobie tutaj do wioski, do miasta usiąść, nie? Pewnie tak będzie. Wieża. Drabinkę możemy sobie schować. Widzę, że tutaj sobie grzecznie jedzą. No i chleb, jakieś zupy zostawili na podłodze. Tak, no bo tak się robi właśnie z jedzeniem. Bierzesz, łamiesz sobie kawałek i resztę rzucasz na podłogę. Dokładnie tak się tutaj robi. Nie inaczej. Ile ja już czasu nagrywam? 24 minuty. No to mamy jeszcze kawałek. Kawałek do pogrania. Mam nadzieję, że nocą się tutaj nic złego nie stanie. Myślałem nad tymi akweduktami.
żeby połączyć tutaj jakoś tunele. Tak dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi tutaj Ferajna na, nie na atak, tylko na obronę. Obrona Westerplatte normalnie. A was tutaj bym zaprosił na szczyt. Bo zaraz będzie para, pa, para, pa, para, pa, pam. O, dokładnie. Stać mi tutaj! I się nie ruszać. Stać mi tu. Halo? Dobra, nie chcecie, to my idziemy tutaj do was. Jeśli wy nie chcecie tutaj przyjść do mnie, to my pójdziemy do was, tylko niestety przez te drzewa to nie będzie tutaj zbyt dużego widoku. Widzę, że tutaj Zbyszkowie też chcą być drzewem. Ale tutaj widzę, że już tutaj ładnie idzie. I to jest tak. Ja bym się tutaj skupił. Zbrojnymi niech atakują tutaj tego dużego potwora. Jak ty się nazywasz w ogóle? Raktrow, a ty się nazywasz Headbusher. Dud i Bom. To na panie Bomie się tutaj proszę skupić. A pan jak się nazywa? Jorl? To pan Jorl dostanie tutaj w czerep z łuku. Bo pan Jorl wydaje się być kimś ogarniętym. Ale, halo. Drużyna numer 1. Kurde, ja tutaj nic nie widzę. Proszę mi atakować Jorla, a drużyna numer 2. Proszę mi atakować tutaj pana Zbyszka. To będzie pan Stasiek. Zbyszek to był tutaj. Zbyszek był tutaj, to będzie pan Stasiek. I pan Włodzisław. Włodek. Włodzisław, tak się chyba nie mówi. Selwan jest tutaj w ogóle ten. Ja chyba źle poprowadziłem ten atak, tak coś mi się zdaje. Bo wy się tutaj bawicie z tym gościem. Moglibyście gościa tutaj pokonać, byłoby fajnie. A jak tam ta moja Ferajna? Ta moja Ferajna pokonała tutaj jednego. Ja tutaj nic nie widzę przez ten las. Nic ja tutaj nie widzę. Dobra, zostawmy to i miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Knight level 5. Knight level 5. Knight level 5. Bardzo dobrze. Very well. Very well. Swoją drogą, można byłoby chyba sobie pozbyć się tych drzew tutaj, nie? Bo one takie jakieś duże tutaj są i w ogóle. Co drugie, pyk, pyk, pyk. Będzie dobrze. I to już zawczas. O nie, tylko nie to, nie, nie, nie to, nie to, nie to, chcę anulować. Dobra! Wiecie co, wszystkie się zetniemy. Po co mi to? Po co mi te drzewa tutaj? Przeszkadzają, nieładnie wyglądają te drzewa gdzieś tak. Znaczy nieładnie. Za gęsto ja tutaj opakowałem. Jak ta moja drużyna? Już? Już wszystko? Dobrze. Wszyscy przeżyli? O, Engine Error. Dzień dobry. Czy wszyscy przeżyli? Ja się pytam. Raz, dwa, trzy. Ty żyjesz, żyjesz, żyjesz. I tak. Żyjesz, żyjesz, żyjesz i żyjesz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wszyscy jakoś tacy żywi. I dobrze. Czyli teoretycznie wyczerpałem pulę ataków już na jakiś czas. Czyli na jakiś czas nie powinni mnie tutaj atakować. Chyba, że sam striggeruję atak. Stawiając ten gong cały śmieszny. Ale ja nie wiem, czy ja chcę ten gong stawiać na razie. To byłaby przesada. Dopóki nie mam tutaj tych murów, to nie ma co stawiać tutaj. O! Dzień dobry. Kolejne tutaj. Nie wiem, czemu oni tak mają takie te. W każdym razie, moi drodzy, moi kochani, wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na następny materiał, w którym właściwie będzie tak na oko jedno i to samo, czyli budowanie murów, chociaż może przyspieszę ten moment. Sobie pogram troszeczkę poza tutaj grą. Pogram poza grą. Debil. Tu się pacnij. Pogram poza YouTubami, poza kamerą. Przyspieszę po prostu ten cały ten tutaj proces tworzenia, że tak powiem. No i to by było na tyle. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za uwagę. I do zobaczenia. Na razie i cześć.
A daily update. O, dupa.